Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dzisiejszy program rozpoczniemy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. W związku z trudną sytuacją gospodarczą rząd postanowił dokonać korekty wydatków. Dziś przekazana miała zostać informacja, jakich resortów oszczędności mogą dotknąć. A w budżecie ma zabraknąć aż 17 miliardów. Aby powstrzymać rosnące bezrobocie, specjalny pakiet zostanie przygotowany również dla pracodawców. Ministerstwa zajmują się w tej chwili przeglądem swoich wydatków. W ciągu kilku dni mają zdecydować, gdzie będą szukać oszczędności. A nie będzie to takie proste, bo premier obiecał, że cięcia nie dotkną obywateli. Cięcia nie będą dotykać ludzi. Te cięcia będziemy proponować przede wszystkim w wydatkach rzeczowych i w rozmaitych programach i planach ministerstw. Ekonomiści tłumaczą jednak, że tego typu operacji nie da się przeprowadzić tak, by nie odbiło się to na ludziach. Niepokojące są zamiary, żeby zmienić ustawę o finansowaniu sfery obronności. W tej ustawie jest zapisany zapis, że 2,95 PKB, wzrostu PKB będzie co roku zapewniony w budżecie na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej. Ten współczynnik gwarantował stabilny, wzrastający wraz z rozwojem gospodarczym budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. Są dążenia, żeby ten współczynnik zlikwidować. To z kolei uderzy w polski przemysł i zatrudnionych w nim ludzi. W wielu regionach może oznaczać nagły wzrost bezrobocia, a nawet upadek przedsiębiorstw. Profesora Andrzeja Kazimierczaka niepokoi także spadek wydatków na oświatę. Cięcia to jedno z kluczowych działań antykryzysowych, ale nie jedyne. Dokapitalizowanie Banku Gospodarki Krajowej, ulgi dla przedsiębiorstw, jak też rządowe projekty o gwarancjach i pożyczkach przedsiębiorcy oceniają pozytywnie. Pracownicy jednak obawiają się, że zmiany w prawie pracy odbędą się ich kosztem, podkreśla przewodniczący Solidarności Janusz Śniadek. Bijemy na alarm, że oczekujemy konkretnych, realnych rozwiązań, angażowania również środków budżetowych w pomoc dla przedsiębiorstw, w pomoc dla pracowników, dla gospodarstw domowych. Dialog trwa, tymczasem Komisja Europejska ogłosiła dziś, że mimo zalecanej dyscypliny w wydatkach w polskim budżecie mogą znaleźć się środki na działania antykryzysowe. Większość państw europejskich już tworzy specjalne fundusze na inwestycje. Między innymi Niemcy, gdzie pakiet na ten cel wynosi 50 miliardów euro. Rząd tymczasem ogłosił, że nie zamierza zwiększać deficytu. Rząd nie ma propozycji pracy dla zwalnianych stoczniowców w Szczecinie. Mogą się szkolić na przykład na bukieciarzy, dekoratorów wnętrz lub fryzjerów dla psów. Majątek Stoczni Szczecińskiej i Stoczni Gdynia ma trafić pod młotek w czerwcu. Do tego czasu również wszyscy pracownicy tych zakładów mają dostać wymówienia. Nie będą mogli także liczyć na dalsze zatrudnienie w stoczni, gdyż te mogą przestać funkcjonować. Nie ma także dla nich żadnych konkretnych ofert pracy, ale urzędy pracy dysponują pewnymi ofertami, co najmniej dziwnymi, które krytykuje opozycja. Oburzony całą sytuacją jest prezydencki minister Michał Kamiński. To jest po prostu skandal, to świadczy o tym, ja mogę to porównać niestety tylko do tej niesławnej wypowiedzi, w której królowa Maria Antonina na wieść o tym, że lud Paryża nie ma chleba do jedzenia, odpowiedziała: niech jedzą ciastka. To jest podobny stopień arogancji i to jest po prostu coś niesłychanego, bo to ukazuje, jak bardzo bezduszni są polscy liberałowie. Właściwy program tak zwanych monitorowanych zwolnień ma ruszyć 1 marca. Stoczniowcy jednak uważają, że działania mające na celu ich przekwalifikowanie idą zbyt wolno. Ponadto wyrażają wątpliwość, czy rynek pracy w Szczecinie i Gdyni jest w stanie wchłonąć tak dużą liczbę zwolnionych pracowników. Tylko w przypadku Szczecina dotyczy to 4000 osób. Janusz Zemke z SLD w swych poglądach nie różni się wiele od liberałów z PO. Uważa, że upadek stoczni to konieczność dziejowa. To jest poważny problem polegający na tym, że
europejskie stocznie szerzej nie mają za bardzo szans ze stoczniami z Azji. Przegraliśmy konkurencję ze stoczniami z Korei Południowej albo Chin. Po prostu przegraliśmy tę konkurencję i myślę, że los europejskich stoczni to nie jest los dobry, oprócz takich okrętów albo statków nafaszerowanych techniką. Tymczasem właśnie takie nowoczesne statki jak chłodnicowce czy kontenerowce były produkowane w Szczecinie. W planach były także gazowce dla gazoportu w Świnoujściu. Wydaje się zatem, że przede wszystkim zawiodła tutaj polityka, a konkretnie uległość wobec Komisji Europejskiej i jej komisarz Nelly Kroes. Szanse na to, by w Szczecinie i Gdyni kontynuowana była produkcja stoczniowa, są nikłe. Oznacza to, że gałąź przemysłu, o którą Polska walczyła od chwili odzyskania niepodległości w 1918 roku, zostanie zredukowana niemal do zera. Wielce prawdopodobne jest zatem, że kolejni Polacy będą musieli wyemigrować z ojczyzny, bo u nas nie znajdą pracy w swoim zawodzie. Rosjanie w dalszym ciągu traktują zbrodnię katyńską jako przestępstwo pospolite. Wojskowy Sąd Najwyższy Rosji orzekł dziś, że ludobójstwo katyńskie przedawniło się, gdyż zgodnie z jeszcze obowiązującym stalinowskim kodeksem karnym nie było przestępstwem przeciwko rewolucji. A tylko takie w Rosji nie przedawniają się. Rodziny ofiar mordu katyńskiego zamierzają sprawę skierować do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Będzie to już druga skarga Polaków na rosyjskie sądy. Złożyli ją wcześniej krewni jeńców obozu w Starobielsku, rozstrzelanych w Charkowie. Dziś także mija termin, w którym Rosja miała odpowiedzieć na zapytania strasburskiego Trybunału w tej sprawie. Ponad 4 lata temu Główna Prokuratura Wojskowa Rosji umorzyła śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej i odmówiła udostępnienia rodzinom ofiar dokumentów dotyczących mordu. Decyzję tę podtrzymał Sąd Okręgowy, a dziś po tej samej stronie stanęło także Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego Rosji. Według rosyjskich sędziów mord katyński uległ przedawnieniu jako przestępstwo pospolite. Tak stanowi bowiem przyjęty w 1926 roku kodeks karny. Zgodnie z nim tylko przestępstwa godzące w dobro rewolucji nie ulegają przedawnieniu. Sędziowie zakwestionowali także to, czy rzeczywiście rodziny 10 zamordowanych polskich oficerów mają prawo do zajmowania się tą sprawą. Rosyjscy sędziowie nie znaleźli bowiem tych oficerów na liście ofiar. Najbardziej kuriozalne jest jednak to, że Sąd Najwyższy nie zgodził się na odtajnienie akt zbrodni katyńskiej, argumentując, że mogłoby to zagrozić interesom bezpieczeństwa narodowego Rosji, gdyż zawiera ono informacje stanowiące tajemnicę państwową. Adwokaci rodzin poszkodowanych oraz pełnomocnik rodzin katyńskich dr Ireneusz Kamiński zapowiedzieli, że po wyczerpaniu prawnych dróg w Rosji sprawa zostanie skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Generał Władysław Sikorski najprawdopodobniej zginął wskutek katastrofy lotniczej. Bezpośrednią przyczyną śmierci był uraz wielonarządowy o znacznej energii. Naczelny wódz nie został uduszony ani nie odniósł obrażeń z powodu postrzału. Nie został też otruty. Tak wynika z badań z zakresu medycyny sądowej. Ich wyniki przedstawiono dziś w Krakowie. Ekshumację ciała generała Władysława Sikorskiego z podziemi Katedry Wawelskiej przeprowadzono 25 listopada ubiegłego roku. Jego szczątki ponownie złożono do sarkofagu dzień później. W trwającym od kilku miesięcy śledztwie prokuratorzy IPN prowadzą także inne czynności, na przykład przesłuchania świadków. Dokonali też kwerendy dokumentów w archiwach brytyjskich. Liczą, że Brytyjczycy przeprowadzą kwerendę także w swoich tajnych archiwach. Być może tam znajdują się materiały związane ze śmiercią premiera rządu na uchodźstwie. Generał zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. Śledztwo w sprawie jego śmierci wszczął katowicki oddział IPN. Prokuratorzy uznali, że istnieją przesłanki do postawienia tezy, iż zginął on w wyniku spisku. Wcześniej szczeciński oddział IPN odmawiał rozpoczęcia śledztwa, uznając, że naczelny wódz zginął w katastrofie. Nowe technologie, nowe relacje. Szerzyć kulturę poszanowania, dialogu oraz przyjaźni. To temat tegorocznego dokumentu Stolicy Apostolskiej poświęconego pracownikom mediów, wydanego z okazji obchodów 43. Dnia Środków Społecznego Przekazu. W opublikowanym dziś orędziu Ojciec Święty przypomina dziennikarzom o konieczności krzewienia poszanowania, dialogu i przyjaźni. Benedykt XVI dostrzega konieczność rozwoju nowoczesnych technologii, dzięki którym informacje docierają szybciej do wszystkich ludzi. Apeluje jednak, aby wszyscy mieszkańcy Ziemi mieli równy dostęp do mediów.
Trzeba zatroszczyć się, aby świat digitalny, w którym można tworzyć takie sieci, był naprawdę dostępny dla wszystkich. Byłoby poważną szkodą dla przyszłości rodziny ludzkiej, gdyby nowe narzędzia komunikacji pozwalające na szybsze i skuteczniejsze dzielenie się wiedzą i informacjami nie były dostępne dla osób już zmarginalizowanych społecznie i gospodarczo, czy przyczyniały się jedynie do pogłębiania przepaści oddzielającej ubogich od nowych sieci rozwijających się w służbie informacji i ludzkiej socjalizacji. Czytamy w orędziu na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ojciec Święty zachęca też młodych, aby wykorzystywali nowe technologie do przepowiadania Ewangelii rówieśnikom. W internetowej encyklopedii Wikipedia na stronie dotyczącej esesmana Adolfa Eichmanna można było dowiedzieć się, że Polska jest jednym z organizatorów Holokaustu, a Kościół katolicki z kolei miał współpracować z III Rzeszą. Widać, że kłamstwa podyktowane złą wolą, ignorancją lub wręcz głupotą nie mają końca. Jednak po interwencji naszego dziennika dokonano tam pewnych korekt. Zmieniona została m.in. tabela wymieniająca kraje odpowiedzialne za Holokaust, informuje rzecznik Wikipedia Polska Paweł Zienowicz. Artykuł jest troszkę niedopracowany, ponieważ tworzy go nowy wikipedysta. On na swoim koncie ma raptem 200 edycji. Od kilku dni dopiero edytuje Wikipedię. Każdy może przeedytować Wikipedię. W związku z tym, że tworzy to niedoświadczony wikipedysta, tam znajdują się informacje, które jeszcze nie są zweryfikowane, sprawdzone, dobrze uźródłowione. Niemniej jednak widać po artykule, że jest to bardzo obiecujący autor. Ale chyba nie pod względem rzetelności. Szokujący jest całkowity brak odpowiedzialności za informacje opublikowane w bądź co bądź popularnym medium. Na strony Wikipedii zaglądają każdego dnia setki tysięcy ludzi. Rzecznik MSZ-u Piotr Paszkowski podkreśla, że problem kłamliwych tekstów oczerniających Kościół i Polskę jest poważny. Pojawiają się dosyć regularnie, muszę powiedzieć, że pojawiają się od wielu lat. Także we wszystkich tych przypadkach oczywiście podejmujemy interwencje. Czasami są to 2-3 takie doniesienia tygodniowo, czasami mniej, ale trwa to już od wielu, wielu lat. Informacje zawarte w tego typu portalach są często wykorzystywane przez dziennikarzy. Być może dlatego w zachodniej prasie ciągle pojawiają się kłamliwe teksty o nazistowskiej Polsce czy o polskich obozach koncentracyjnych. Dużo czasu zapewne zajmie niemieckim policjantom zbadanie przyczyn, o ile tak można powiedzieć, spektakularnego wypadku z udziałem 23-latka. Samochód prowadzony przez niedoświadczonego młodego kierowcę w niewyjaśnionych okolicznościach nagle z prostego odcinka drogi wylądował na dachu budynków kościelnych we wschodnich Niemczech. Auto przeleciało ponad 30 metrów w powietrzu, nim zawisło na dachu obiektu. Pytanie, na które będą musiały znaleźć odpowiedź policja i służby, jest dość banalne. Co sprawiło, że samochód osobowy jest w stanie wznieść się w powietrze i przelecieć kilkadziesiąt metrów?